Ciasto chlebowe sporządzamy z mąki. Drożdże. I soli. Do tego oczywiście niezbędnym dodatkiem będzie woda, którą dodajemy już po wstępnym wymieszaniu składników. Wyciągamy ciasto chlebowe. Widać, że jest ono lepko sprężystą, bardziej sprężystą niż lepką substancją, która stosunkowo łatwo się oddziela, daje formować. No i może teraz zostać poddane procesowi fermentacji, gdyż zawiera drożdże, które zapewnią jego rozrost. Proces fermentacji zapewnia rozrost pieczywa. Tutaj mamy typową fermentację przy użyciu drożdży Saccharomyces cerevisiae. Natomiast w przypadku ciasta żytniego, gdybyśmy mieli to ciasto nieco o innej strukturze, mamy wówczas bakterie kwasu mlekowego, które będą decydowały o nieco innym aromacie, no i innej trwałości również pieczywa żytniego. Po wstępnej fermentacji można będzie przystąpić do formowania poszczególnych kęsy ciasta o określonej masie. Formujemy w kształty, które nam odpowiadają. I umieszczamy w koszyczkach do fermentacji końcowej.
wyciągamy teraz nasze wyrośnięte chlebki z garowni. Możemy je teraz wyciągnąć z koszyczków. A mąka, która na nich się znajduje, nadaje dodatkowy efekt, no powiedzmy artystyczny. I nacinamy jeszcze, tak jak kajzerki trochę. Całość możemy teraz przełożyć do pieca, już do pieczenia. Temperatura to 230 stopni Celsjusza. Pierwszym etapem, zaraz po włożeniu, jest zaparowanie. Jak widać, ta ilość gazu, który tam wchodzi wraz właśnie z parą wodną, jest na tyle duża, że unosi nam tutaj papier. Dzięki zaparowaniu dostajemy ładnie zakolorowaną skórkę pieczywa. Świeżo wypieczony chleb kroi się z wyraźnym efektem dźwiękowym. Czy tutaj? No może pan właśnie tak troszkę się nakleić trochę chleba. Będzie słychać. I na przekroju, jak widać, mamy jednolite pory o jednakowej wielkości, ładnie wyrośnięte. Ciasto kruche przygotowujemy najpierw dodając mąkę i cukier puder. Wstępnie łączymy te składniki ze sobą. Dobrze je mieszamy. Po czym dodajemy tłuszcz, w tym przypadku masło. Elementem, który dodajemy, są żółtka.
Tu, jak widać, struktura jest zupełnie inna. Nie mamy tych składników tak dobrze połączonych, jak w przypadku, gdy wyrobił nam się gluten. Tu jest to bardziej mieszanina. Mamy tutaj osobne fazy nieco i no, stanowią one strukturę jeszcze nie w pełni wykształconą. Ale dlatego też będą się ładnie kruszyć. Gdybyśmy mieli gluten, właśnie ten gluten jest niepożądany tutaj, gdybyśmy go mieli, to wówczas zamiast kruszenia się ciastka by się nam gięły. A to nie o to chodzi. Po schłodzeniu w lodówce ciasto można teraz uformować. Wypiek ciastek odbywa się w nieco niższej temperaturze niż wypiek pieczywa, znaczy niż wypiek chleba. Jak widać, jest to 180 stopni Celsjusza. Oczywiście ta wartość może być inna dla różnego rodzaju ciastek. W różnych recepturach różne są przewidziane, natomiast no, chodzi o to głównie, żeby ta powierzchnia była odpowiednio wybarwiona, także żeby struktura wewnętrzna była drobnoporowata i żeby nie było tutaj ani nadmiernego rozrostu, ani też niedostatecznego zwiększenia objętości podczas wypieku.